Jaworka, bądź tu miasto. Nie w Gosie. A z drugiej strony mamy postępy technologiczne, które bardzo mocno promieniły tych, które mają bardzo wysokie kwalifikacje. Niejednokrotnie w tym samym czasie pozycja siły roboczej spada, pozycja tych, które są naprawdę bardzo wysoko wykonywane wzrasta i siła przetargowa kapitału nie może być temperowana poprzez politykę łatwą, czyli koniec końców nierówności o to prawie wszędzie. Oczywiście są wyjątki, na przykład kraje Ameryki Łacińskiej, tam gdzie wdrożono te bardzo hojne programy społeczne, ale generalnie i w Skandynawii, i w Stanach, i w Chinach, i w Rosji, i w naszej części świata nierówności dochodowe. Czyli powinniśmy przywyknąć do faktu, że to rozwarstwienie, o którym mówimy, rozwarstwienie dochodów w przyszłości zapewne będzie jeszcze się poszerzać, powiększać. No nie, bo z drugiej strony są takie kraje, gdzie jest dużo mniejsze nierówności dochodowe jak Skandynawia i dużo większe jak na przykład Stany, czy Chiny, czy Rosja. Także to nie jest tak, że my jesteśmy na to skazani, bo mamy instrumenty typu płaca minimalna, podatek progresywny, który możemy korygować, ale generalnie tak, raczej powinniśmy przyzwyczaić się do tego, że pozycja przetargowa wraz z stosunku do kapitału będzie spadać. Pan wspomniał o Skandynawii, ale w porównaniu chociażby ze Szwecją czy z Danią, w Polsce te nożyce są rozwarte dość szeroko, rozpiętości są spore. Tak, to się mierzy tak zwane współczynnikiem Giniego. Im wyższy, tym są większe nierówności, czyli jak wynosiłby zero, to każdy dostaje tyle samo, jak wynosi 100, to znaczy, że jedna osoba bierze wszystko, reszta. Polska ma poziom obecnie Giniego około 31, w Skandynawii to jest 22-24. Wydawałoby się, że to jest nominalnie różnica niewielka, między 20 a 30. Nie, ale to jest bardzo dużo, bo jesteśmy bliżej Stanów Zjednoczonych, Rosji niż Skandynawii. My mamy nierówności dochodowe wyższe niż średnia europejska, czyli ten kapitalistyczny zachód, do którego dążyliśmy, już przegoniliśmy, jeśli chodzi o podział dochodu. Czy to rozwiertwienie musi być czymś złym, bo pan w jednej kolejności wymienił takie kraje jak Stany Zjednoczone, które kojarzą się może ja wiem, nie tyle co to robi, ile z czego to wynika, że tak robi. Zło powinno się niszczyć w zarodku, na początku, gdy powstaje, w umyśle, w świadomości. Tutaj trzeba, bo każdemu człowiekowi, to nie muszą być Polacy, to nie muszą być nie Polacy. Brakuje mądrości, bo wszyscy są od Adama i Ewy i wszyscy ludzie są niedoskonali. Granice, podział, dzielenie ludzi, to wszystko jest diabelstwo, proszę Państwa. Co by tu nie powiedzieć, to wszystko jest, proszę Państwa, diabelstwo. Niestety. Jest to wszystko diabelstwo. Państwo zobaczą, że tak jak tutaj 3 miliony w Warszawie mieszka, czy stąd, czy nie stąd, nieważne, to każdemu brakuje mądrości. Każdy człowiek. Przecież teraz dopiero temat aktualny, że praca dla niepełnosprawnych. A dlaczego? A skąd się ta tematyka pojawiła, że jest potrzeba, aby prawosławni, niepełnosprawni, proszę Państwa, mogli podjąć pracę? A no właśnie, że jest dla nich może szczególna praca, bo wrzucano do tej pory ludzi do jednego worka. No na zasadzie braku delikatności, braku mądrości, braku wiedzy psychologicznej. A teraz jak okazało się, że na Zachodzie ludzie niepełnosprawni są pod opieką szczególną i mają pracę i mają dobrobyt, to dopiero zaczęli o tym gadać. Mówimy, że do tej pory było na najniższym poziomie szkolnictwo wyższe, co by to nie było, na najniższym, proszę Państwa, poziomie intelektualnym, obudzili się dopiero, bo okazało się, że są ludzie niepełnosprawni i że ci ludzie niepełnosprawni powinni być ludźmi szczególnej troski.
szczególnej troski. No i dopiero się zaczyna, znowu jakby świat się od Adama i Ewy stworzył, a przecież my jesteśmy, proszę Państwa, od Adama i Ewy, pochodzimy wszyscy od Adama i Ewy. I w każdym systemie, jaki to by nie był system, ludzie uwielbiają się dzielić, kłócą się, biją się, uwielbiają się dzielić. Przez dwie belki, pionowy słup, proszę Państwa, to nie o taki krzyż chodzi w Biblii. Krzyż Chrystusa, żeby naśladować Jezusa Chrystusa, to jest głoszenie tych nauk, życie zgodnie z tymi naukami, to jest krzyż, a nie jakaś belka jedna z drugą. Absolutnie nie. To jest pewne przyzwyczajenie już pogańskie z IV wieku pochodzące, zwłaszcza, że Konstantyn Wielki miał widzenie znaku krzyża w 312 roku, a to jest IV wiek, w tym znaku zwyciężysz. I to się tak ciągnie, proszę Państwa, ta głupota się tak ciągnie. Bardzo wiele ludzi mogłoby skorzystać ze psychiatrycznego dziennego pobytu w szpitala, który tutaj na przykład na Gruzińskiej 6 jest, jest tego kilkadziesiąt w całej Warszawie. Ludzie dopiero teraz zaczynają to zauważać, że jest potrzeba, bo na Zachodzie jak ktoś chory czy coś zauważa w sobie, że ma zaniki pamięci, że zapomina, szybciutko biegnie do lekarza, bo to może być zarzewie niebezpiecznej choroby, a tutaj nie. Tutaj od razu do trumny kładzie się z wszelkimi chorobami, bo po co to leczyć, prawda? A to okazuje się, że osoba niepełnosprawna to jest tutaj potencjalna niejedna i każda powinna wiedzieć, co ma robić, aby wyzbyć się tej choroby w miarę możliwości, aby się skutecznie leczyć. No. No i teraz, proszę Państwa, Wiesław Przybyłowicz uciekł ze szpitala psychiatrycznego, to znaczy, że został wypisany po 3 miesiącach. Myśmy myślały, że on umarł, nie żyje, czy przynajmniej w Olsztynie, że jest gdzieś. Nigdzie nie jest, przyszedł, siedział na schodach tutaj. I teraz tak, psychiczny dzisiaj był na stołówce Lubelska 32, jemu opowiadam, ale zdaje się, że on po prostu tego nie zrozumiał. Jemu opowiadam i mówię, słuchaj, jest taka sytuacja, że przedwczoraj był facet, który jedną zupę tylko zjadł i chodził, tak się błąkał, bo nie mógł wyjść, bo był niewypuszczony. Wszyscy wychodzą, bo ludzie muszą się nauczyć żyć, mieszkać, pracować w grupie. On tego nie rozumiał. Człowiek niby normalny nie może pojąć, co to znaczy pracować w grupie, współpracować w dobrym celu. Wrócimy do tematu. Od śmierci prymasa kardynała Józefa Glomba mija 4 lata. Milena Kindziuk przypomina testament prymasa Glomba, który wykracza poza dyspozycje zapisywane zwykle w takim dokumencie. Jest tu i osobisty rachunek sumienia i przesłanie dla potomnych. Na łamach niedzieli biskup Ignacy Bess przybliża nam sylwetkę i drogę naukową księdza profesora Jana Kowalskiego, który bywa nazywany teologiem w drodze, jako że jego działalność naukowo-dydaktyczna rozciągała się na kilka ośrodków teologicznych. Najczęściej bywał w rozjazdach między Krakowem, Częstochową i Wrocławiem. W tym roku przypada 50. rocznica doktoratu księdza profesora Jana Kowalskiego. O tym złotym jubileuszu przeczytają Państwo na łamach Tygodnika Katolickiego Niedziela. Potrzebujemy kogoś, kto za nas ma nadzieję, bo widzi w nas potencjał, którego my często nie widzimy. I kogoś, kto nawet za nas będzie wierzył, kiedy nam wiary brakuje. O modlitwie, która nigdy nie jest samotna, pisze ksiądz Rafał Kowalski na łamach Tygodnika Katolickiego Niedziela. Karolina Mysłek zachęca nas do nocnej akcji Koronka do Bożego Miłosierdzia o 3 w nocy. Tylko 5 minut, a może zdziałać cuda. Czy jesteśmy gotowi na taką modlitwę? Polecam artykuł, który znajdziemy na łamach Niedzieli Młodych w Niedzieli Ogólnopolskiej.
Obok świadectwo 16-letniej dziewczyny, która pobiegła z Krakowa do Warszawy, by uzbierać pieniądze dla chorego chłopca na raka mózgu. Dziś dowiaduje się o tym, że chłopiec ten kończy terapię bez śladu choroby. To tylko niektóre bieg po zdrowie, bieg po zdrowie. No i ten Wiesław Przybyłowicz siedzi, ja mu opowiadam, że przedwczoraj był taki facet, który zjadł zupę i uważał, że mu to wystarczy, bo to gołąbek, to zawsze dwie zupy są. No i kamera Google wszystko, co ma podejrzeć, to podglądnie. No i ten Wiesław Przybyłowicz tak samo. Dzisiaj zjadł zupę, poszedł, bierze za klamkę, otwiera, tu zagląda, potem tam poszedł, zaczęły go przepędzać. No bo po prostu nie czas, nie tu i nie teraz. Nie rozumie, że jak jesteś w grupie, wejdziesz między wrony, to musisz krakać jak i on. I taki przeciętny, proszę Państwa, Polak, przeciętny katolik nie rozumie tego, że jest w grupie i musi się w miarę możliwości dostosować do podstaw. I był przepędzany, ja myślę, że zaraz narobi skandalu jakiegoś Wiesław Przybyłowicz, bo tak, opieka nie wypisała mu obiadów i on musiał tak, a to do kapucynów pójść na obiad, a to tutaj zaprosiłam go do gołąbka, że przyjdzie za 15, za 22, nie ma kolejki i że sobie zje. Ale on, to co ja mu mówiłam na prędce, nie mógł tego pojąć, nie mógł tego zrozumieć, aż doświadczył tego na własnej skórze, bo ta ruda baba wyszła, obrzydliwa, zaczęła go tam popędzać, że nie w ten kąt poszedł, bo on chcąc wyjść, nie wiedział, co miał ze sobą zrobić, był powodliwy w tym momencie i nerwowy, hipochondria psychiczna. No i drugie następne fopa, że kerfurek przywiózł takiej banany, takie różne te, co on mógłby się troszeczkę obłowić, a że jako kolejny taki, można powiedzieć, dupek, można powiedzieć, głupek, myśli, że się samo zrobi, że się samo kupi, a jemu państwo pieniądze da. No to teraz okazało się, że na obiad nie dostał tych kartek do baru. Tak jak tutaj Janek Witek chodził do alpejskiego baru, czy tam na Paca też. Są takie bary dla osób, staruszków, którzy mogą nie zgasić gazu, nie dopatrzyć czegoś tam, nie dopilnować. No i Wiesław Przybyłowicz szybko potem uciekł, jak tylko te drzwi, czyli kolejne fopa, jak te drzwi zostały otworzone. Kolejne fopa. Ja mówię, poczekaj, zaraz Knyska przyjedzie, Kerfurek. I on tak lubi te banany i nie to, że się nie doczekał, tylko można było krzyczeć za nim, ale jak to jest psychiczne. Państwo zobaczą, ludzie się biją, się kłócą. Dlaczego? Dlatego, że u nich psychologia jest mniej niż zero. Nie umieją żyć w grupie. I teraz te szpitale psychiatryczne dziennego pobytu, 2,5 miesiąca, uczą żyć w grupie. Nie jesteś sam. Państwo zobaczą, ona tu mówi o modlitwie. A suma summarum, do złego to ludzie są pierwsi. I teraz jak czynić zło, bo my tu mówimy o psychologii tłumu, o złym wpływie psychologii tłumu, że ku złemu to ludzie w grupie idą czynić zło. Ale do dobrego to ludzie się nie umieją jakoś tak zorganizować. Dlaczego mówimy, że nie ma organizacji, że nie ma tej teokracji, nie ma narodu Bożego? Wszystko się rozsypało, a w roku 70 ostatecznie Rzymianie to zniszczyli włącznie ze świątynią, choćby nie wiem, z czego ona była, ze złota, bo chodziło o to, że wiary w narodzie nie było. Zarzewie zła, tylko zarzewie zła, handel, sprzedawanie różnymi takimi rzeczami, no takie życie mareczkowe, handel, faryzejstwo i groby pobielane, baba dziad pojawiła się w czasach Towiańskiego, Mickiewicza i Słowackiego, Makryna, Mieczysławska. To już na ten temat dużo mówimy, ale groby pobielane to bardzo stary temat, mareczkowe groby pobielane. Czyli, że takich mareczków to jest pełno. Państwo zobaczą, tutaj Szydło pięknie mówiła przy obozach koncentracyjnych. Pięknie mówiła przy tych obozach koncentracyjnych. Pięknie. Ale Państwo zobaczą, kto to robi, to mało powiedzieć, co mówi ksiądz Ryzyk. Ale z czego to wynika?
No właśnie. Przecież taki Hitler, tutaj jak się przyjrzeć, to w narodzie polskim jest nie jeden. Nie jeden. Przyjdzie, miota się, rzuca się, jest agresywny, to po pierwsze. Poza tym tak jak Mareczek otrzyma, dostanie, to jeszcze ci potem, na, jak to mówią, na łeb nasra. Tacy są ludzie. Dlaczego to robi? Nie ma serca, nie ma uczuć, nie ma ludzkich uczuć, nie ma wyższych uczuć. Zachowuje się jak zwierzę. Jak zwierzę. Jak zwierzę. No to tak jak Hitler. No to co my tutaj będziemy się dziwić, proszę Państwa, że w czasie Hitlera było tak, siak. Bardzo dużo ludzi, prawie każdy, ponieważ zgrzeszyli brak im chwały Bożej, jak to mówi Pismo Święte. Co jeden, to jest potencjalny Hitler. I teraz nam tylko przyszło, aby to znosić. Czemu krzywdy nie cierpicie, mówi Pismo Święte. To są pojęcia obce. Dla człowieka, dla współczesnego świata są to wszystko pojęcia obce. Czemu krzywdy nie cierpicie? Dlatego jest agresja. Zło się nakłada. Świątynia Pańska to jest. To są cytaty z księgi Ezechiela, trzykrotnie powtarzane sentencje. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Pokój się zbliża, pokój. Możecie, co chcecie, to róbcie, wam nic nie grozi. Pokój temu domowi. Na przykład, bo krzyż jest nad tym miejscem, dwie belki. No i co ty na to? Do niczego dobrego to nie prowadzi.